No i siema siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale i w kolejnym odcinku z serii cotygodniowych nowości ze studia SCS. W dzisiejszym odcinku zobaczycie dwa posty, jednego posta odnośnie ETS-a i jednego posta odnośnie ATS-a. Jeszcze jest takie małe info, że dzisiaj wyjątkowo w sobotę jest odcinek z tej serii, bo zawsze są w niedzielę te odcinki, ale jutro od 17, czyli w niedzielę, będzie live z konwoju z ETS-a, więc w sumie od razu was na niego zapraszam, a teraz jeszcze przypominam o zostawieniu łapeczki oraz subika na kanale, zapraszam was również na naszego Discorda, do którego linka macie w opisie, a teraz już lecimy. Tak jak mówiłem, dzisiaj tylko dwa posty, więc będzie bardzo szybko, a pierwszy post jest odnośnie ETS-a, a dokładnie nowego DLC. W sensie jeszcze oficjalnie nie powiedzieli, że to będzie DLC, ale już praktycznie na 100% wiadomo. Pojechali oni do firmy Weltbinder i ta firma zajmuje się produkcją naczep. Generalnie jeśli chodzi o naczepy, to głównie już wam pokazuję którymi, czyli takimi cysternami, jakimi tu widzicie, oraz taką, nie pamiętam jak to się nazywało, silos czy coś takiego. No to generalnie te dwie naczepy ta firma produkuje. No i właśnie ja może już tutaj będę od razu od zdjęć tutaj leciał. No i generalnie pojechali do niemieckiej firmy, bo to jest jakaś tam niemiecka firma. No i po prostu teraz jeszcze oficjalnie nie powiedzieli, że oni będą już robili, wiecie, te DLC. Nie wiadomo jeszcze kiedy będzie, jak ono będzie się nazywało, ale wiadomo, że będzie takie DLC. W sensie, jeszcze raz, nie powiedzieli oficjalnie, ale wiadomo nieoficjalnie, że będzie. O tak, bo wcześniej tak było tak samo ze Schwarzmillerką oraz Skronę, więc można już potwierdzić praktycznie, że będzie takie DLC. Tutaj jak widzicie robią jakieś zdjęcia, jakieś pomiary tych naczep, żeby je zrobić w ETS-ie. Nie wiem co to jest takie kółeczko. To jest prawdopodobnie coś związane z fotografią 3D, żeby łatwiej w grze odwzorować, ale nie powiem wam co to jest, bo szczerze nie wiem. Oni coś o tym pisali, ale też nie za dużo. No i generalnie tutaj mówię, głównie porobili pomiary tych wszystkich naczep. Tutaj akurat widzicie tą cysternę. Tutaj jest silos. No i właśnie te dwie głównie naczepy będą w tym DLC. Nie wiadomo jeszcze kiedy te DLC będą. Nie wiadomo w ogóle jeszcze nic o tym DLC, ale mogę wam powiedzieć coś takiego, że pewnie, w sensie z moich przypuszczeń, że pewnie te DLC będzie kosztowało około 15 zł, ponieważ tyle kosztuje Schwarzmillerka i Kronę. W sensie Schwarzmillerka już jest chyba tańsza nawet, ale Kronę jak wychodziło to kosztowało coś około 15 zł, więc no takie będzie DLC. W sensie tyle będzie kosztowało ono. No spoko, tutaj widzicie już model odwzorowany w ETS-ie, czyli już zobaczcie, że w sensie w ETS-ie. Nie jest to jeszcze w ETS-ie zrobiony model, tylko w tym całym blenderze, gdzie się robi te wszystkie modele, ale zobaczcie, że już poszli tak daleko, że już robią ten model w grze, więc już praktycznie no wiadomo, że będzie te DLC. No co więcej, tutaj same zdjęcie widzicie tych dwóch naczep, które będą w ETS-ie. Mam ogólnie, jeśli chodzi o te DLC, dwie takie, wiecie, dwie rzeczy chcę. Po pierwsze, żeby było bardzo dużo tuningu tego, tych całych naczep, żeby naprawdę można było wszystko pozmieniać, bo w Schwarzmillerce tuningu nie ma w ogóle praktycznie. W Kronę jest tak mało, ale jest. Chciałbym, żeby tutaj było właśnie bardzo dużo, a druga rzecz w sumie też się tyczy tuningu i chciałem, żeby po prostu było bardzo dużo malowań do tej naczepy, między innymi na przykład z DLC Super Stripes, czyli te takie, no DLC z malowaniami na te wszystkie paski, to żeby właśnie te naczepy też, jak ktoś ma i tamte DLC i będzie miał te naczepy, żeby po prostu te malowania też były na tą naczepę. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Po prostu, żeby wiecie, żeby było bardzo dużo możliwości i tuningu, jeśli chodzi o sam tuning, i też tuningu, jeśli chodzi o same malowania. No dobra, przechodzimy teraz dalej do kolejnego posta i teraz post jest z ATS-a i to jest ogłoszenie nowego DLC Wyoming dokładnie. Widzicie teraz na mapie, gdzie Wyoming się znajduje, w sensie na mapie tam USA mniej więcej. No i generalnie ukaże się ono 7 września. A 7 września to już wam pomówię kiedy, to będzie wtorek, czyli za nie w ten tydzień co będzie teraz, tylko jeszcze następny. No i co, wypuścili teraz DLC, w sensie wypuścili trailer DLC, DLC pewnie już się da kupić, a nie, jeszcze na razie można dodać do listy życzeń, czyli chwilowo jeszcze kupić nie można, myślałem, że w preorderze można czy coś takiego. No generalnie jeśli chodzi o ten zwiastun, ja wam mogę kawałek tutaj pokazać go, jak on wygląda. No co, ja wam całego filmu nie będę pokazywał, bo prawa autorskie wiadomo, jeśli chcecie cały tutaj film obejrzeć, to macie linka do niego w opisie i naprawdę polecam obejrzeć trailer, nawet jak nie gracie w ATS-a, to czy tylko jak gracie w ATS-a, to polecam obejrzeć, szczególnie tym, którzy robią mapki, bo na przykład jeśli jest tu jakiś mapmaker, to sobie popatrzcie na tą plażę, co tutaj zrobili. Zobaczcie, można fajne pomysły podłapać, jeśli chodzi o to, na mapach. Nawet jak robicie mapki fikcyjne, czy tam niefikcyjne, w sensie fikcyjne, czy realne, to naprawdę można dużo pomysłów podłapać. Generalnie jeśli chodzi o to, bo ja to mówiłem już na live, mniej więcej wam powiem co na live mówiłem, tutaj jest taki fajny wodospad i bardzo fajnie to wygląda, bo
w Red Deadzie, z tego co pamiętam, na Big Wally, czyli na takim zachodnim terenie właśnie, no mniej więcej ono się, w Red Deadzie ten teren się znajduje mniej więcej gdzie te DLC, w sensie gdzie ten Wyoming leży w USA, w sensie wiecie, mniej więcej na tym samym terenie są. No i generalnie też tam były takie fajne rzeczki, też takie wodospady, więc naprawdę spoko to wygląda i w ogóle widzę, że i w Red Deadzie i w ATS-ie często nawiązuje do Red Deada, ponieważ no ATS i Red Dead są na tym samym terenie zrobione, dwie zupełnie inne gry, ale jednak ten sam teren mniej więcej obejmują. No i właśnie w obu grach jest bardzo podobnie co zrobione. Na przykład ta rzeka mi bardzo przypomina tą rzekę, która, już nie pamiętam jak się nazywa tam, tam ten rejon, ale tam generalnie ta rzeka, którą tutaj widzicie, ona znajdowała się pod tym pierwszym obozem w Valentine, w sensie tam pod Valentine. Wiecie, o którą rzekę chodzi, tam dużo misji było między innymi z jakimiś tam stróżami prawa, co tam polowanie czy coś tam było, już nie pamiętam dokładnie o co chodzi. Tutaj widzicie bardzo fajną tą tamę i generalnie zaraz jeszcze wam pokażę nową ciężarówkę, która tutaj będzie w ATS-ie, ale to za chwilę, to taka mała ciekawostka, ale to zaraz do tego przejdziemy, sam muszę jej poszukać najpierw. Tutaj widzicie jakiś pomnik, to jest chyba Lincolna, czy nie wiem szczerze, tak, macie tu napisane Abraham Lincoln, więc pewnie tutaj gdzieś będzie też znajdował się jakiś viewpoint, do którego będzie można wjechać. Nie wiem gdzie to się znajduje generalnie, no ale no jak ktoś wie, to możecie napisać w komentarzu. Tutaj na razie żadnego viewpointa nie widzę, ale no nie wiem, no zobaczymy. A tutaj zobaczcie, bardzo fajna rzecz, która tu się znajduje, czyli jeszcze raz wam pokażę, czekajcie. Bardzo fajna animacja jeżdżenia na koniu. Zobaczcie, że teraz nie będą tylko takie zwykłe przeszki na koniu, w sensie jak ktoś będzie jechał normalnie na koniu, bo wcześniej coś takiego było, albo też nie. Na pewno były modele chodzących samych koni, ale nie wiem czy były modele z jeżdżącymi na nich ludźmi, jakby wiecie o co chodzi. Ale tutaj jeszcze zrobili coś takiego jak skaczą na tych koniach, w sensie no widzicie jak to wygląda. No spoko. Na pewno będzie się rzucało w oczy. Jeszcze poszukam jakiś. O, tu na przykład widzicie nie bizony, a nie, bizony chyba, one tak się nazywały. Też spoko, też fajnie, że nowe modele zrobili tutaj zwierząt. No tutaj też bardzo fajnie ta rzeczka wygląda i to szczególnie przypomina tereny Big Wally właśnie z Red Deada. Tu na przykład widzicie kościół, czy jakąś katedrę, no chyba coś związanego właśnie z kościołem. A naprawdę zobaczcie, tak spójrzcie na to i zobaczcie, że naprawdę bardzo fajnie, ale też tak bardzo ultra realnie jest to zrobione. Jak tak patrzycie z tego kadru, to naprawdę przypomina to strasznie taki realny kościół, te cegły są takie fajnie zrobione. No i dobra, w tamtym trailerze nie mogłem znaleźć tego zdjęcia, które zaraz wam pokażę, ale tutaj Alan, między innymi Alan, bo na pewno nie tylko on, na Twitterze wysłał zdjęcie właśnie z tej nowej ciężarówki. Tutaj jak widzicie jest napisane New Truck International LT, znaleziony w DLC, w trailerze DLC Wyoming. No i generalnie teraz możecie zobaczyć jak to wygląda. No spoko, nie wiem, więcej nic tutaj mówić nie będę po prostu, bo nie ma co mówić, ale widzicie taki, wiecie, taka mała ciekawostka, pokazali w trailerze. Ja bardzo często właśnie jak nagrywam cotygodniowe nowości z studia SCS, to bardzo często pokazuję właśnie, w sensie bardzo często się przyglądam zdjęciom, czy tam nie ma czegoś nowego, czy to w ATS-ie, czy to w ETS-ie, czy to pojazdów trafiku, czy to pojazdów takim, którym my będziemy jeździli. No i właśnie teraz w trailerze takie coś zostało znalezione, więc spoko. No dobra, jeśli chodzi o ten post, to przypominam, 7 września, czyli nie w ten tydzień, co teraz będzie, tylko jeszcze w następny 7 września ukaże się DLC. DLC pewnie będzie w godzinach wieczornych, tak koło 20, bo tak mi się wydaje, bo tak była Iberia. Iberię, tak. A nie, tutaj zobaczcie, jest o godzinie 16. A nie, dobra, nieważne, bo tutaj myślałem, że o 16 te DLC się pojawi, a to o 16 był trailer, to nieważne. No generalnie Iberia wyszła o godzinie tam chyba 19 albo 20, więc też pewnie w takich godzinach będzie DLC Wyoming prezentowane. No i tyle, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, przypominam o zostawieniu łapeczki, subika i wbicia na naszego Discorda. Zapraszam was jutro też na live'a od godziny 17 z tego co pamiętam, z konwoju ZTS-a. No i co, do następnego, siema, dzięki za obejrzenie, cześć!